Akcja filmu rozpoczyna się wewnątrz samolotu pasażerskiego JA 42 lecącego z Dallas do Londynu. Pilot, kapitan William Strong, relacjonuje sytuację lotu i wspomina, że powinni dotrzeć do celu za około 7 godzin. Mówi również, że warunki pogodowe są idealne i że po drodze nie napotkają żadnych przeszkód. Kapitan Strongowi towarzyszy drugi pilot, Daniel Prentice, z którym odbył już kilka wspólnych lotów. Podczas rozmowy nagle pojawia się dziwna anomalia. Elektronika wewnątrz kokpitu zaczyna migotać, co skłania kapitan Strong do wezwania pomocy. Na szczęście kontrola naziemna zapewnia go, że nie mają żadnych problemów mechanicznych, a niebo przed nimi jest czyste. Piloci odetchnęli z ulgą, ale gdy dotarli nieco dalej, zauważyli nadciągającą gigantyczną burzę. Zdziwiony kapitan Strong natychmiast kontaktuje się ponownie z kontrolą naziemną, ponieważ ta właśnie wspomniała, że niebo będzie czyste. Jednak ku ich zaskoczeniu, mężczyzna wspomina, że burza pojawiła się znikąd. Pozostawiony bez opcji, kapitan Strong wzywa pasażerów do pozostania na swoich miejscach i przechodzi przez burzę. Drugi pilot Daniel nie jest przekonany do tego pomysłu, ale kapitan mówi mu, że to jedyny sposób. Po tym obaj trzymają się przez intensywne turbulencje, podczas gdy pasażerowie krzyczą ze strachu. Na szczęście, po odrobinie strachu, samolot przechodzi przez burzę i wkracza w gładkie niebo. Podczas gdy pasażerowie odetchnęli z ulgą, piloci są oszołomieni, widząc niebo całkowicie ciemne, jakby zapadła noc. Co więcej, wszystkie sygnały wewnątrz samolotu również zostały odcięte. Teraz działa tylko radar, a cała komunikacja z kontrolą naziemną została utracona. Mimo to zakładają, że to tylko awaria spowodowana burzą i kontynuują lot. Kiedy jednak przez kolejne 30 minut nie udaje im się znaleźć na radarze ani jednego samolotu, zaczynają nabierać podejrzeń. Kapitan Strong postanawia polecieć samolotem w pętli, aby znaleźć kogoś w pobliżu. Zanim to zrobi, dzwoni do jednej ze stewardess, Cameron, i prosi ją, aby usadziła wszystkich na swoich miejscach, ponieważ będą schodzić. W następnej scenie piloci zaczynają schodzić zgodnie z planem i właśnie wtedy zauważają coś na swoim radarze. Początkowo kapitan się cieszy, ale kiedy Daniel wspomina, że to nie jest normalny samolot, zaczyna się bać. Oto widzą dużą liczbę myśliwców bombardujących miasto, co wygląda na wojnę. Pasażerowie wpadają w panikę, ale stewardesy szybko ich uspokajają, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Tymczasem w kokpicie piloci są równie oszołomieni. Ale gdy tylko mogą zbadać sytuację, grupa myśliwców zaczyna ich okrążać. Ponieważ mają zostać zaatakowani, używają radaru, aby uciec z linii ognia i ponownie wznieść się w niebo. W ten sposób niebezpieczeństwo zostaje na razie zażegnane, ale pasażerowie zaczynają się niepokoić z minuty na minutę. Niektórzy z nich żądają od Cameron ujawnienia, co się dzieje, ale ona spokojnie zapewnia ich, że wszystko jest pod kontrolą. W międzyczasie kapitan Strongowi nie udaje się skontaktować z nikim na ziemi, a ponieważ nie ma pojęcia o aktualnej lokalizacji, postanawia ponownie zejść na ziemię. Plan polega na zbadaniu otoczenia i wydedukowaniu dokładnej lokalizacji, w której się znajdują. Daniel natychmiast się nie zgadza, ponieważ obawia się zagrożenia zbliżającego się poniżej. Jednak gdy kapitan wspomina, że wkrótce skończy im się paliwo, zgadza się. W międzyczasie dwóch pasażerów, którzy okazują się być historykami, Dale i Bennett, uważają sytuację za dziwną i postanawiają poinformować o tym kapitana. Następnie zakradają się do kokpitu i informują kapitan Strong, że myśliwce, których właśnie byli świadkami, nie zostały wyprodukowane od 1945 roku. W rzeczywistości są to samoloty Luftwaffe, które były własnością i były obsługiwane przez nazistów. Słysząc to, kapitan Strong wpada we wściekłość i nakazuje Cameronowi eskortować mężczyzn z kokpitu, ale Bennett wciąż wspomina, że w jakiś sposób cofnęli się w czasie do 1940 roku, w czasie II wojny światowej. Historycy dowiadują się również, że samolot stracił wszystkie sygnały i z tego powodu kapitan Strong niechętnie daje im 30 sekund na wyjaśnienie ich historii. Następnie chłopaki ujawniają, że samolot nie łapie żadnych sygnałów, ponieważ w 1940 roku na zachodnim froncie alianckim nie było wielu wież radiowych. Wspominają również, że samolot przeleciał przez bombardowanie Saint-Nazaire, które było skalkulowanym atakiem nazistów na zachodnie wybrzeże Francji w 1940 roku. Tymczasem spekulacje te jeszcze bardziej rozwścieczają kapitana, który zakłada, że historycy robią sobie z niego jaja. Następnie odsyła ich na swoje miejsca, ale nie przed powiedzeniem im, żeby trzymali gębę na kłódkę. W następnej scenie piloci ponownie schodzą w dół samolotu, mając nadzieję na złapanie jakichkolwiek sygnałów radiowych. Na szczęście udaje im się skontaktować z Brytyjczykiem, który natychmiast prosi kapitana o identyfikację. Kapitan Strong zobowiązuje się, a także wspomina, że potrzebują natychmiastowej pomocy. Ale gość w radiu, Nigel, jest sceptyczny co do ich motywów.
uważa, że niemożliwe jest złapanie sygnału radiowego z samolotu lecącego na dużej wysokości. I słusznie, w czasie II wojny światowej Brytyjczycy nie dysponowali tak zaawansowanym sprzętem do przechwytywania transmisji dalekiego zasięgu. Ponieważ czas ucieka, kapitan Strong prosi Nigela o pomoc, ale ten jest zdezorientowany co do ich tożsamości. W rezultacie kapitan Strong pyta Nigela o datę, a ten odpowiada, że jest 17 czerwca 1940 roku. To szokuje kapitanów i w końcu zdają sobie sprawę, że historycy nie kłamali. Jednak nadal nie są w stanie przekonać Nigela, że są samolotem komercyjnym. Nie mając innego wyjścia, kapitan Strong wzywa historyków i pozwala im porozmawiać z Nigelem. Bennett dedukuje przybliżoną lokalizację na podstawie swoich założeń, a także wspomina, że minęli miejsce, w którym zatopiono Lancastrię. Słysząc to, Nigel jest zaskoczony, ponieważ w jego czasach Lancastria jest nadal aktywna. Postanawia więc udać się do swojego przełożonego i potwierdzić, czy chłopaki mówią prawdę. Po powrocie do samolotu pasażer podsłuchuje rozmowę w kokpicie i dowiaduje się o sytuacji. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wstaje z fotela. Następnie ogłasza wszystkim, że samolot w jakiś sposób cofnął się do 1940 roku i znajduje się teraz nad Francją. Wspomina również, że armia Hitlera właśnie atakuje kraj i proponuje, aby wszyscy współpracowali, aby go powstrzymać. Słysząc to, większość pasażerów zaczyna się z niego śmiać, nazywając go szaleńcem. Jednak niektórzy z nich zgadzają się do niego dołączyć. W ten sposób nowo utworzona grupa postanawia porwać kokpit i wykonać awaryjne lądowanie, ale zatrzymuje ich kilku amerykańskich żołnierzy. Wkrótce wybucha bójka, w którą włącza się nawet personel pokładowy. Na szczęście bandziorów udaje się obezwładnić, a oni sami zostają przywiązani do swoich foteli, aby nie powodować dalszych zakłóceń. W międzyczasie Nigel ponownie kontaktuje się z pilotami i ujawnia, że ich informacje o Lancastrii były słuszne. Wspomina również, że informacje te pomogły im uratować wiele osób. W rezultacie Nigel w końcu ufa kapitan Strongowi i postanawia pomóc mu wylądować samolotem. Ale do tego będzie potrzebował ich dokładnej lokalizacji. Kapitan Strong i historycy podają przybliżoną lokalizację, ale to wciąż za mało. W związku z tym drugi pilot wymyśla plan, aby cofnąć ich światła, tak aby byli widoczni za brytyjskich żołnierzy. Niestety, gdy tylko to robi, Niemcy znajdują ich pierwsi i grupa myśliwców zaczyna ich otaczać. Zaczynają obrzucać samolot pociskami, wprowadzając pasażerów w stan totalnego chaosu. Nie masz pomysłu na prezent? Teraz już masz. Makeme.pl. Mimo to kapitan Strong nie wpada w panikę i stara się jak najlepiej zapobiec atakowi. Następnie wymyśla plan zgubienia Luftwaffe. Po odliczeniu do trzech zrzuca samolot pod bardzo stromym kątem, a gdy ten ma uderzyć w ziemię, podrywa go do góry. Niemcy również podążają za nim, ale ponieważ nie mają zaawansowanych samolotów, nie udaje im się wznieść i dlatego rozbijają się o ziemię. W następnej scenie okazuje się, że Daniel został postrzelony podczas ataku, a samolot ma kilka dziur w środku. Cameron szybko zatyka dziury i udziela Danielowi pierwszej pomocy. Następnie kapitan Strong decyduje się na konfrontację z przerażonymi pasażerami. Prosi jedną ze stewardess o przejęcie sterów i wychodzi na zewnątrz. Tam ujawnia całą sytuację, a także wspomina, że starają się jak najlepiej wylądować samolotem. Jednak niedawny atak uszkodził podwozie samolotu, więc będą potrzebować ochotników, aby je naprawić. Początkowo wszyscy milczą, ponieważ boją się śmierci. Ale wkrótce dwoje odważnych pasażerów, Teresa i Hector, zgadzają się zgłosić na ochotnika. Wkrótce trio udaje się do tylnej części samolotu i rozpoczyna dochodzenie. Teresa, będąc inżynierem, szybko identyfikuje problem i zaczyna go naprawiać. Po pewnym czasie udaje jej się to, ale jest jeszcze jedna przeszkoda. Podwozie jest czymś zablokowane. Aby je naprawić, ktoś będzie musiał zejść na dół i usunąć przedmiot. Będąc odważnym człowiekiem, kapitan Strong natychmiast zgadza się zaryzykować swoje życie, ale Hector nalega, aby to zrobił, ponieważ kapitan jest ważniejszy. Następnie powoli schodzi do podwozia i używając młotka naprawia problem. Później kapitan Strong wraca do kokpitu i ponownie schodzi, aby nawiązać połączenie z Nigelem. Po tym jak to robi, wspomina, że w samolocie pozostało tylko 80 minut paliwa, więc potrzebują natychmiastowej pomocy. Gdy rozmawiają, dwa niemieckie samoloty nagle atakują samolot. Tym razem wystrzeliwują nawet rakiety, które wysadzają wszystkie okna samolotu. Gdy wszyscy pasażerowie są w stanie szoku, kapitan Strong wymyśla inny plan uniknięcia wrogów. Używa swojego jedynego sprzętu, radaru, aby namierzyć wrogów. Następnie sprytnie oszukuje Niemców i sprawia, że zderzają się ze sobą, ratując wszystkim życie. Po tym zdarzeniu Daniel zdaje sobie sprawę, że nie mogą dalej schodzić w dół, ponieważ ujawni to Niemcom ich lokalizację. Kiedy wydaje się, że wszystko stracone, Bennett wpada na pewien pomysł. Proponuje, aby odciąć radar samolotu i wysłać go Nigelowi, aby mógł go użyć i poprowadzić ich w bezpieczne miejsce.
Kapitanowie wahają się co do tego planu, ale nie mają innego wyjścia, jak tylko się zgodzić. Następnie ponownie nawiązują kontakt z Nigelem i przedstawiają mu swój plan. Nigel jest zaskoczony, że są gotowi zrezygnować ze swojej najlepszej broni, ale mimo to zgadza się pomóc. Piloci zgadzają się przekazać radar w określonym miejscu i rozpocząć przygotowania. W następnej scenie stewardesy zaczynają chaotycznie przeszukiwać bagaż, mając nadzieję na znalezienie czegoś przydatnego, co mogłoby zamortyzować lądowanie. Właśnie wtedy starszy mężczyzna wręcza im kilka zabawkowych spadochronów, które rzekomo wybrał za swoich wnuków. Następnie rozpoczynają się przygotowania do zrzutu. Szybko owijają radar grubą warstwą ubrań i podwieszają go za pomocą spadochronów. Po chwili docierają na wyznaczone miejsce, wyrzucają urządzenie z samolotu i informują o tym Nigela. Niestety paczka ląduje tuż przy granicy szwajcarsko-niemieckiej i jako pierwsi odkrywają ją naziści. Zaraz potem na miejsce dociera kilku członków brytyjskiej armii i dochodzi do intensywnej strzelaniny pomiędzy obiema stronami. Na szczęście naziści zostają zabici, a Brytyjczycy zabierają paczkę do Nigela. Nie tracąc czasu, szybko ustawia radar w swojej bazie i zaczyna go obsługiwać. Następnie za pomocą urządzenia prowadzi kapitan Strong, aż docierają do bezpiecznego miejsca. W tym czasie w samolocie zaczyna brakować paliwa i kapitan prosi Nigela o jak najszybsze znalezienie miejsca do lądowania. Gdy Nigel przelatuje przez to miejsce, nagle zauważa na radarze duży punkt, który nie przypomina żadnego samolotu. Niespodziewanie blip okazuje się być kolejną burzą, podobną do tej, która teleportowała ich do tego świata. Widząc to, kapitan Strong sugeruje, aby przeszli przez nią, ponieważ nie mają wystarczająco dużo paliwa, aby wylądować gdzie indziej. Następnie żegna się z Nigelem i dziękuje mu za pomoc. Następnie ogłasza pasażerom, że będą przechodzić przez kolejną burzę i jeśli będą mieli szczęście, wkrótce się spotkają. Następnie kapitan Strong bierze się w garść i wraz z Danielem zanurza samolot w burzy. Na szczęście ich plan działa, a samolot zostaje teleportowany z powrotem do teraźniejszości w Berlinie. Kontrola naziemna kontaktuje się z nimi i wspomina, że cały pas startowy został oczyszczony, aby mogli wylądować. W końcu po 6 godzinach chaosu i terroru lot TIA-42 w końcu ląduje. W ostatniej scenie filmu wszyscy pasażerowie świętują lądowanie i zaczynają wychodzić jeden po drugim. Po chwili kapitan Strong również wychodzi z kokpitu i znajduje tego samego starszego mężczyznę siedzącego samotnie wewnątrz samolotu. Wydaje się, że pisze książkę zatytułowaną System radarowy, który uratował Europę. Film kończy się, gdy okazuje się, że starzec to nikt inny jak sam Nigel. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia!